Tu mamy ciekawą firmę, zajmuje się sprzedażą magazynów energii na bazie magazynów z energii z samochodów. Mam prośbę o przypięcie sobie mikrofonu i proszę mi powiedzieć magazyn energii wasze, prawda? Tak, to jest ten, co widzimy i to jest tam ta szafa, tak? Tak, tyle. To jest dwie szafki, to jest HV, szafkę zrobione na 200 V, podłączane do Safari, ma komunikację z Safari. Ale tylko z Safari, czy też tam jest Day i z Dayem też ma? Powiem tak, że mamy komunikację pewną na takie inwertory, jak tutaj narysowane. To jest HV. Так само мы зараз в тракції подлончення до лоуфала, чи ДС, анархії, санцілки. І то є шапка лоуфал, чи низькі напінчі, що тіші дуже вольту. То є екранік такий дотиковий. І то все вже можна купити у вас в цьому моменті? Так, очевидно. Є на продаж. I produkcja jest w Polsce. Tak, oczywiście. To jest produkcja w Polsce, zresztą Hubert trochę w tym miesza swoje ręce, o czym wiem, dlatego tak przy okazji. Niskonapięciowy, wysokonapięciowy, tak? Tak. Day albo odpowiednik Daya. I mamy już parametry działania, bo to w tym momencie jest podłączone tylko do tego magazynu. Tak. Zasilane z magazynu jest. To wszystko teraz działa w overheadzie. To jest przyklejone? Tak. Czyli logo zasłonięte konkurencji. Tak. No, nie zapłacili wam za to, żeby... Nie, to jest Samsung, spokojnie. Samsung. To jest obojętne. Obojętne i tak jedna fabryka. Witamy. Witamy. Musimy mówić głośniej, bo masz tu mikrofon, albo no tu mikrofon. No to ja będę mówił tutaj. No. Jedna fabryka. Bo ten pan lepiej powie niż ja technicznie, ale no, dobrze. Ja się więcej uśmiecham. Dobra, czyli tam mamy magazyny, które można już kupić u was. One tak. Są bazowane na magazynach z Tesli, czy z innych samochodów też? Też z innych. Tesla nam jest fajnie wkładać, że tak powiem, do tych szaf. Czy ja mogę jako kupujący wybrać sobie, że nie chcę Tesla, chcę BMW albo Mercedesa? Jednak... Jak całą baterię nam dostarczy lub ma, to jesteśmy w stanie mu ją podłączyć. Aha, czyli po nawet prostu. W ten sposób, że jeżeli ja mam baterię, tak. a potrzebuję kogoś, kto to umie obsłużyć, to wy to zrobicie. Tak. O, bardzo dobrze. Ta wystawa, co tu jest? No to może tutaj kolega powie więcej, bo jest dużą częścią. To jest urządzenie, które nam можете залатвіть працю з уживаних батерій. Чи як мами самого прикладово Nissan Leaf, а виміняємо батерію на з іншим живота ще, так? Стара застає на старенце. Подлончами так і уживання до батерії, і та батерія може стати магазином енергії. До того подлончами так і уживання інвертор КАН, і мами комунікацію з фаловниками, які в Чечні показували. Так само мами на такі самоходи, як Tesla GY, Tesla ESX, Hyundai Kona, Kia Niro, Tesla S-модули, BMW чи батерії. Volkswagen. Так. Чи всі? Wszystko w tym momencie, co jest najbardziej popularne na rynku, prawda? Czyli zgłaszam wam, że chcę mieć Tesla, wy znajdujecie, gdzie jest Tesla na rynku, zabieracie im akumulator, zostawiacie samochód na placu i mamy z tego robiony magazyn. Tak jak kiedyś się kupowało radio samochodowe na zasadzie, proszę mi takie radio znaleźć, to u was właśnie możemy znaleźć na tej zasadzie akumulatory. Znaczy jesteśmy bardzo, że tak powiem... Umiemy się dostosować do rynku, to co rynek w tym momencie od nas chce, więc jesteśmy na takim etapie, że możemy dużo podstosować pod klienta, zrobić mu taki produkt. Jak się długo czeka na produkt pod klienta? Czasowo. Te gotowe, powiedzmy, szafy, które tutaj pokazujemy, 2-3 tygodnie jesteśmy w stanie ogarnąć, a resztę, no wszystko w zależności od tego, jaki klient ma już, jak ma przygotowane to tak naprawdę, bo jeżeli ktoś ma już baterię, falownik, czy wszystko już w gruncie rzeczy przygotowane, no to my przyjeżdżamy mu to w gruncie rzeczy podpiąć, kwestia umówienia terminu. A jeżeli jest więcej potrzeba wykonać, no to dogadujemy. Ile kilowatogodzin zmieściliście w tym magazynie? Maksymalna 60, minimalna 40 możemy zmniejszyć. 60, no to sporo. A planujemy wyższe jeszcze szafy w niedługiej przyszłości na wiosnę, więc tam będzie jeszcze więcej. I on jest na kółkach w tym przypadku. Tak. Czyli... Można przesuwać, można sobie ustawić tak jak się chce. Так само ми можемо запропонувати контейнери від 400 кВт до 2 МВт.
I też na bazie samochodowej. Też na bazie. Wy się nie bawicie w V4, tylko w samochodówkę, testy sprawdzone, tak. Systemy z odzysku, czy tam z... Znaczy, dzisiaj fajnie, tak powiedziałem klientowi, że to jest ktoś, to jest bateria, którą sprawdził inżynier. To nie jest coś, co gdzieś tam ktoś sobie podbił, tylko to musiało być sprawdzone. Samochodówka dopuściła do użytkowania, przeszło to ciężkie, trudne testy w tej branży samochodowej, więc to też nie jest byle co, prawda? Dokładnie. A dodatkowo przy rozmontowaniu my testujemy baterie i wykorzystujemy tylko te, które można wykorzystywać bezpiecznie. Dobrze. I klient, jakieś namiary na was mailowe, telefoniczne, nie wiem, gdzie mają ludzie dzwonić? Tak jak tutaj, wejdzie sobie na stronę evmyślik.es.com i tam będziemy cały czas aktualizujemy i cały czas wprowadzamy wszystkie... I maila trafi do ciebie, mail do ciebie? Do nas tutaj trafi na albo office, albo na support. Czyli trafi albo do tego człowieka, albo do pana Piotra, albo do pana Wlada. Tego człowieka. Czyli któryś z was mu odpisze, powie i nawiąże z nim staramy się teraz... miłą współpracę zakończoną sukcesem. Dokładnie. Od dawna jesteście na rynku? Jako zespół rok mniej więcej można powiedzieć, więc już się troszeczkę dostosowaliśmy i wgryźliśmy w siebie, co każdy robi dobrze i też staramy się wyciągnąć to kto robi coś dobrze, żeby to uwydatniać, o tak, prawda? Pierwsze targi wasze? Tak. Pierwsze targi chyba bardzo udane tak naprawdę, bo dużo klientów pyta o to nasze hasło, podaruj nowe życie baterii samochodu i to ich zastanawia, to jest świetne, więc idziemy w tą stronę, żeby to Second Life Battery było po prostu popularne i było... Kto to hasło wymyślił? Razem, ale no tak jakby no wszystko wyszło. Nasza koleżanka Olga, ale no... To hasło jest bardzo ładne, naprawdę, hasło jest zda się w oczy i w uszy. Jest fajne, no i to fajne jest to, że właśnie robicie coś nietypowego i dość szerokiego, bo naprawdę większość aut tutaj jest popularnych ich akumulatorów. No dokładnie. Oprogramowanie tutaj to jest jakaś demówka, czy ma... Nie, to już jest oprogramowanie, które działa. Czyli klient ma to też na komputerze te informacje. Ogólnie może najpierw ja pokażę to, co tutaj mamy z tej strony dostępne. Hasło nie było widoczne. To jest nasza aplikacja, kto wie, ten wie, przez kogo została skonstruowana i tak dalej. Możemy tutaj różne rzeczy postawić, jeżeli chodzi o kwestie na przykład baterii, podglądu pod nią i tak dalej. Zaraz się załaduje, możemy zaglądać sobie przez typowo na przykład, no ustawić sobie po prostu wszystko przez stronę internetową, tak jakby taki panel. Możemy także coś, co wiele osób chciało, żeby widzieć, jak dana bateria na przykład jest naładowana, czyli jak dane poszczególne cele baterii są uwidocznione w formie graficznej na przykład tutaj. A tutaj mamy drugą część naszego oprogramowania, czyli kwestie obsługujące. Parametry baterii, tutaj jest mapa napięć, tutaj jak mniejsze napięcie fioletowe, zielone i czerwone jak gruby. No tutaj małe ustawienie. No i to, co jest bardzo ciekawe jeszcze, to wprowadziliśmy teraz właśnie ten inverter CAN, chyba mówiliśmy o tym, ale przede wszystkim to, co będzie teraz bardzo popularne, czyli taryfy godzinowe, taryfy dynamiczne. Chodzi o to, żeby komunikując się bateria z falownikiem, falownik wiedział, jak ta bateria jest naładowana i w jak sposób może sterować tą baterią, prawda? Mhm. Czyli my powiemy sobie w aplikacji, że mamy ładować od tej do tej godziny i jeszcze sobie ma ściągnąć przykładowo w przyszłości, jak będą taryfy dynamiczne, informacje z giełdy. I dostosujemy sobie bezpośrednio przez aplikację w telefonie, jak ma ładować na przykład tam Sofar, czy Samsung, czy Deje, czy cokolwiek będziemy chcieli tak naprawdę. Nie boisz się, że Tomek Żyłka konkurencja podgląda was teraz i za chwilę to zmajstruje u siebie w tym, w piwnicy? Tomek? Ale to, Tomek jest tylko dobrą duszą naszej tutaj. Ja jestem psuję. Ja mówię, co zepsuję, Tomek patrzy i montuje to samo u siebie na pewno już ja w domu. Ja idę, klikam, mówię, czego tak mało tej energii. Nie chcę się samo robić od nowa. Ty masz dużo energii. Ja mam dużo energii. I w sobie, ale i w piwnicy. Ale nie ma spaneli za dużo. Niedługo zamontujesz na moim prądzie wiatrak za pół darmo, więc będziesz miał dodatkowo. Dlaczego za pół darmo? Nie za darmo. Tak mówią, a nie śmieję się. No.
Tam są wiatraki gdzieś, widziałem. No tutaj był wiatrak, widziałem. No. Można pójść do nich porozmawiać. Dzięki, faktycznie. Nie widziałem. No, także... Nie przeszkadza. Tak więc z naszej strony dziękujemy. Tutaj cały nasz zespół pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy.